Julian odczytał listy. Rozległ się dzwon na obiad. Jakiż ja musiałem się wydać śmieszny tej paryskiej lalce, myślał. Cóż za szaleństwo mówić jej szczerze to, o czym myślałem. A może nie takie szaleństwo. W tej chwili szczerość była kwestią godności. No po cóż zresztą pytała o rzeczy poufne? To była niedyskrecja, brak taktu. Moje poglądy na Dantona nie wchodzą w zakres świadczeń, za które jej ojciec mi płaci. Kiedy Julian wszedł do jadalni, wyrywała go z duma żałobna suknia panny de la Molle. Uderzyła go tym więcej, iż nikt z rodziny nie był ubrany na czarno. Po obiedzie uczuł, że egzaltacja, w której spędził cały dzień, minęła zupełnie. Szczęściem był tego dnia na obiedzie ów łacinnik, członek akademii. Julian zbliżył się do nich, gdy wszyscy przechodzili do ogrodu. Po czym odezwał się najobojętniej. Widać, panna de la Moll dostała spadek po jakim wuju i dlatego nosi żałobę. Jak to należysz pan do tego domu? rzekł akademik przystając. I nie znasz jej dziwactwa? W istocie dziwi mnie, że matka pozwala na to, ale mówiąc, między nami siła charakteru nie należy do głównych cnót w tym pałacu. Panna de la Moll góruje nad innymi w tym względzie i wodzi wszystkich na pasku. To dziś 30 kwietnia. Tu akademik zatrzymał się, spoglądając na Juliana z wiele mówiącą miną. Jak to? Czy możliwe, abyś pan nie wiedział, co zaszło 30 kwietnia 1574 roku? Gdzie? spytał Julian zdziwiony. Na placu de Grève. Julian był tak zdumiony, że to słowo nie objaśniło go w niczym. Ciekawość, oczekiwanie tragicznego wzruszenia, tak zgodne z jego charakterem, dawały oczom jego ów blask, tak sympatyczny dla opowiadającego. Akademik, zachwycony, że znalazł wdzięcznego słuchacza, opowiedział obszernie, jak to 30 kwietnia 1574 najładniejszy kawaler swego czasu, Bonifacy de la Molle oraz Hannibal de Coconasso, szlachcic z Piemontu, a jego przyjaciel, dali głowy na placu de la Grève. Lamol był ubóstwianym kochankiem królowej Małgorzaty Nawarskiej. A zauważ, pan ciągnął akademik, że panna de la Lamol nosi imię Matyldy Małgorzaty. Lamol był równocześnie ulubieńcem księcia Adalensa oraz serdecznym przyjacielem króla Nawarry, później Henryka IV, męża kochanki. W tłusty wtorek owego roku 1574 dwór znajdował się w Saint-Germain wraz z biednym Karolem IX, który dogorywał. La Molle chciał wyrwać z niewoliowych książąt, a swych przyjaciół, których Katarzyna Medycejska trzymała pod strażą na dworze. Puścił się w dwadzieścia koni na Saint-Germain. Książę d'Alençon są La Molle oddał głowę katu. Co zaś do panny Matyldy. Sama mi to wyznała swego czasu, kiedy miała ledwie dwanaście lat. O, bo to jest charakterek... Tu akademik podniósł oczy do nieba. Otóż w całej tej awanturze najbardziej ją uderzyło, że królowa Małgorzata, ukryta w jakimś domu na placu de Greve, odważyła się wyprosić u kata głowę kochanka. I następnego dnia o północy, wziąwszy tę głowę do powozu, sama pojechała ją zagrzebać w kaplicy u stóp Montmartre. Czy podobna? Wykrzyknął Julian ze wzruszeniem. Przyzwyczajony do idealnej szczerości pani de Renal, Julian widział w Paryżankach jedynie sztuczność. Toteż, o ile był nastrojony smętnie, nie umiał z nimi rozmawiać. Panna de la Molle stała się wyjątkiem. Z czasem naturalną jej dumę przestał brać za oschłość serca. Miewał z panną de la Molle długie rozmowy, przechadzając się z nią po obiedzie pod otwartymi oknami salonu. Jednego dnia, z błyskiem szczerego zachwytu, Opowiedziała Julianowi ów postępek młodej kobiety za Henryka II, wyczytany w pamiętnikach L'Etoile. Przekonawszy się o niewierności męża, zasztyletowała go. Cóż za triumf dla miłości własnej Juliana. Osoba otoczona takim uwielbieniem, która wedle wyrażenia akademika wodzi na pasku cały dom, raczy z nim rozmawiać, w tonie niemal przyjaźni. Omyliłem się, pomyślał niebawem. To nie serdeczność. Jestem jedynie powiernikiem z tragedii, to potrzeba wygadania się. Uchodzę tu za inteligentnego. Stopniowo rozmowy jego z młodą dziewczyną, tak dumną, a zarazem tak swobodną, stały się bardziej zajmujące. Julian zapomniał o smutnej roli buntującego się plebejusza. Panna okazała się wykształcona a nawet rozsądna. Zapatrywania jej w ogrodzie bardzo się różniły od tych, które wygłaszała w salonie. Niekiedy miewała wobec Juliana chwilę zapału i szczerości, stanowiące kontrast ze zwykłą wyniosłością i chłodem. Wojny Ligi to heroiczny okres Francji, mówiła raz z oczyma błyszczącymi zapałem. Wówczas każdy bił się o triumf swego stronnictwa, a nie aby zdobyć mizerny krzyżyk, jak za waszego cesarza. Niech pan przyzna, że mniej w tym było egoizmu i małości. Lubię tę epokę. A bonifacy de la Molle był jej bohaterem? rzekł julian. Był przynajmniej bardzo kochany. A słodko jest być tak kochanym. Któraż dzisiejsza kobieta nie wzdrygnęłaby się przed dotknięciem głowy ściętego kochanka? W niespełna miesiąc później Julian przechadzał się zamyślony po ogrodzie, ale twarz jego nie miała już owej filozoficznej dumy, w jaką oblekało go ustawne poczucie niższości. Odprowadził przed chwilą do pałacu pannę de la Mol, która twierdziła, że potknęła się, biegając z bratem. – Oparła się na mym ramieniu bardzo szczególnie – myślał. – Czy jestem śmiesznym zarozumialcem, czy też ona w istocie coś do mnie czuje? – Słucha mnie z twarzą tak słodką? Nawet wówczas, gdy jej zwierzam cierpienia mej dumy, ona tak wyniosła? Julian starał się nie przeceniać tej osobliwej przyjaźni. Sam porównywał ją do zbrojnego pokoju. Za każdym widzeniem, nim wrócili do poufnego tonu z dnia poprzedniego, zadawali sobie jak gdyby pytanie, będziemy dziś przyjaciółmi czy wrogami? Julian zrozumiał, że dać się raz znieważyć bezkarnie tej hardej dziewczynie znaczy stracić wszystko. Jeżeli mamy się poróżnić, czy nie lepiej aby się to stało od razu, w obronie słusznych praw mej dumy, niż broniąc się przed wzgardą, jaką pociągnąłby najmniejszy kompromis? Niejednokrotnie w dniach złego humoru Matylda próbowała tonów wielkiej damy. Mimo, że czyniła to bardzo zręcznie, Julian odpychał szorstko te zakusy. Jednego dnia przerwał jej wręcz. Czy panna de la Molle życzy sobie coś rozkazać sekretarzowi ojca? Winien jest wysłuchać jej rozkazów i spełnić je z szacunkiem. Ale poza tym nie ma jej nic do powiedzenia. Nie bierze pensji za to, aby się jej spowiadał ze swych myśli. Stosunek ten i towarzyszące mu wątpliwości rozproszyły nudę, jaką Julian odczuwał stale we wspaniałym salonie, gdzie lękano się wszystkiego i gdzie z niczego nie wypadało żartować. To by było zabawne, gdyby ona mnie kochała. Albo jestem szalony, albo ona duży się we mnie. Im bardziej jestem chłodny i pełen szacunku, tym bardziej ona szuka mego towarzystwa. To by mogło być rozmyślne, udane. Ale wszak widzę, jak oczy jej się ożywiają, skoro zjawię się niespodziewanie. Czyżby Paryżanki umiały do tego stopnia grać komedię? Bo cóż? Pozory są za mną. Cieszmy się pozorami. Boże, jakaż ona piękna. Ileż uroku mają dla mnie te wielkie błękitne oczy, oglądane z bliska, kiedy tak na mnie patrzą.